Wiktoria Września cudem utrzymała się w czwartej lidze. W lipcu nadszedł czas podsumowania i zaplanowania przyszłego sezonu. Odbyło się już walne zebranie członków klubu. Tuż przed zebraniem porozmawialiśmy z prezesem Wiktorii. Już za chwilę, dosłownie za 15 minut, odbędzie się zebranie sprawozdawcze zarządu. Panie prezesie, dlaczego w tak małej salce? No, salkę dostosowaliśmy do ilości członków klubu. Jest aktualnie 9 członków uprawnionych, posiadających mandat do głosowania i stwierdziliśmy, że nie ma sensu w większej salce organizować, żeby nie podwyższać kosztów. Odzywają się głosy, że dobrą tradycją Wiktorii było zapraszanie na takie zebrania, na takie spotkania kibiców. Oczywiście bez prawa głosu, ale kibice chcieliby wysłuchać opinii zarządu, planów na przyszłość. Dlaczego nie tym razem? Nie, my stosujemy się do statutu. Statut mówi wyraźnie, jest to walne zgromadzenie członków klubu i gości zaproszonych. Mówi o tym paragraf 25, punkt 1. No i nikt do nas nie wystosował jakby dodatkowego zapytania, czy może się czuć zaproszony, czy że chciałby uczestniczyć. No w związku z tym, żeby podjęliśmy taką decyzję jako zarząd 2 tygodnie temu na posiedzeniu, że robimy to w tej salce i wysłaliśmy do wszystkich członków list polecony, zgodnie ze statutem, jak to jest zapisane w statucie, informujący o terminie, porządku zebrania i no wszystkie pozostałe szczegóły, które członek musi znać. Wiktoria na obecną chwilę nie ma trenera. Czy na zebraniu zapadną jakieś decyzje? No, walne zebranie, zgromadzenie członków jest najwyższą władzą w tym klubie, także takie decyzje, jeżeli będą chcieli podjąć, to my jako zarząd jesteśmy wykonawczym organem i będziemy się do tego stosować, co walne zgromadzenie członków ustali. Działacze byli zgodni, że największym problemem klubu jest niewielki budżet. Nie wiadomo, czy dotychczasowy trener Waldemar Przysiuda utrzyma swoją posadę. Wiktoria ma aktualnie 9 członków, którzy płacą składki. To najlepiej świadczy o tym, jak futbol ma się we Wrześni.